Lecimy dalej. Witam w kolejnym odcineczku z Karkusiem i jego... O! Nowe ulepszenia. To lepszymy sobie od razu. Walka na dystans. Kurde, tą walkę w zwarciu lubię bardziej chyba. A tu mnie nie stać, tu mnie nie stać. Drogie to. A to... Takie magiczne. Większa prędkość oddawane strzałów ze szpona. O! Kurde, tego Atrusa to nie chcę za bardzo. Dojdziemy nią do góry? Wolę... Tak, biegnie w tym kierunku. Wolę siebie ulepszać. W razie trzymamy. Chodź. Mogę ci poznać, bro. Pomyślę nad imieniem Dr. Becky. Może nazwę ją Pieprzoną Wdzięczność. Hej, Pieprzona Wdzięczności, do mnie! Co ty nazywa? Dobre. Pieprzona Wdzięczność. Zostawiłeś mnie samego w walce? Tak. Ludzie to jedno. Z całą resztą masz walczyć, póki nie każe ci przestać, albo nie umrzemy. Rozumiesz? Weź się w garść, albo wracasz. Co tu mamy? O, dobrze. Kurde, to bije. Jak to? A wiem jak to. Chyba możemy przejść ten. Dobrze, nie? Ała, to bije. Trendy. Tutaj? Jak to przejść? Pije. Gdzieś coś a musi co być. Co tu jest? Co tu jest? O co mu chodzi? O czym on mówi? To. Tędy. Przecież mówię. To było takie proste i logiczne. Coś jest, a. Wygląda zachęcająco. A? Ja tam wejść? Halo? A tak, dobra. Ty. Drzwi śmierdzący, ty. Nie obijaj. Ulepszania rzeczy, to akurat spoko. Dobra. Znaczy nie, co ja tu muszę... A. Czekaj tam. Żyćka mam. Dobra. Teraz, chłopcze. Tak, podsadzam. Podsadzam, a mi zrzuca coś. Co? Dawaj. Halo? A dobra, myślałem, że mi coś zrzuca.
Hej, to może być cenne. Twarze magii. Straszna maska. Okej, okej. Artefakter został znaleziony. No, jeszcze... 25 minut był odcineczek, nagrywam i idę na Valo. Ale jeszcze lecimy z God of War'em. Nigdy nie byłem tak blisko tej góry. Jest ogromna. Szkoda, że mama jej nie Jacek wstał po śniadaniu. O, cóż, już nie ma mamy, RIP. Chodźmy. Far Cry? Nie grałem. Właśnie nie grałem w te gierki, może dlatego zacząłem od God of War'a, podobno jest fajny. Jak na razie jest okej. Okay. Nie jest jakoś mega super podjara, no ale co jest, to jest? Jest fajnie, jest Łopcze. Fajnie. Spójrz, z boku Dobra. Są wyryte runy. Co mówią? Gdy razem jesteśmy, o, chyba dobrze będzie jakiś boss. Wszędzie. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Zaraz. Latka. Może jest tu jakaś wskazówka? Jeszcze jakiś boss zaraz skoczy. Jeszcze raz. Nie wsłuchaj się, co on mówił. Te pierścienie chyba powinny się obracać. Czekaj, ale... Jak się obracać? Czym? Coś jest. O, po stąd wejdę, okej. Tu wejdę. Pierścienie się obracają! Wróć na dół! Dobra, ale... Aj, pewnie muszę zablokować. A, dobra, tu jest ten. Okej, to... Cyk. To nic nie przypomina. Widzę runy! O, jesz. Chłopcze, co tam jest napisane? O, rodzina. To nie wskazówka. Rodzina, to na to pewno odpowiedź. Tutaj był ten... Tego samotnik nigdy nie będzie. Prawda? Narysuj runy na piasku przy użyciu noża. Naprawdę? Kinslow! Goblin, coś prawda? Się stało! Dobra, to coś wyskoczy. Na bang! Czuję. Tu wyskoczy jakiś hubbub. O! A może nie? Nie trafiłem. Myślałem, że coś wyskoczy. Spotkaliśmy Broka, ale dobrze, że już opuszczamy to miejsce. To już przeszłość. Patrzcie, tu się wchodzi na górę. Jakieś znaczki, ale... Czekaj, on idzie tędy. To czekaj, tam coś na pewno coś było. Tam na pewno coś jest, jakiś skarb albo coś. Skoro on tu nie poszedł młody. Nie ma tu nic. Coś jest, a jednak widzisz? Parze magii, a no i warf. Nie wiem, co będzie. Czyk. Żyćkę akurat miałem, ale tu się chyba... Nie, tu się chyba nie wchodzi. O! Coś znalazł. Chłopcze! O, tu coś będzie. Te ślady. Może to dzik? Nie wiem. Poszukam. Idź. Wojownik musi szlifować swoje umiejętności. O. Cyk. Oho! No to już biliśmy. Czy niby taki czerwony. Dobra, już z tym sobie poradzimy. Dobra.
jakby od człowieka. Uważaj na to palenie. Jeszcze raz. A swoim? O, to jakiś lód. Nowy skill, kopadło. Posteruniczny atak. Zamrażający wszystkich wrogów. Okej. Okay. Teraz trzeba lód zebrać. Troszkę tego było. Tutaj. Co to znaczy? Norny. O, znowu rudy. Panie losu. To nie wróży nic dobrego. Jedna. Ta. Gdzie trzecia? Okej. Co, jeszcze jedna? No. To jakoś laga miał. Gra. A co jest? Przyszedł. Ej.
Gra się popsuła, co jest? Bez kitu. O, zbugowane. Dobra, zaświeci się to jeszcze raz? A. A? Ej, no i co? No przecież... Co jest? I no są trzy. A, trzeba połączyć. Okej. Teraz szybko. Wyłączyć, a nie włączyć, to na odwrót było. Okej. O, jeszcze jedno będę miał więcej życia. Dobra. Dobra, dajcie mi. Zbieramy. Cyk. Kluczko. Coś jeszcze było? Chyba nie. Taka skrzynia. Bo stąd przyszedłem? Czy nie? Chyba nie. Może być jeszcze, czekaj. Gdzie jest? To tyle, co było to srebro teraz na ziemi. A tyle. Dobra, lecimy dalej. Nie to widzę. Lecimy dalej. Chłopcze, słyszę twoje zwierzę przed nami. Widziałem, że polujemy. Dzik? Dwuka dzik. O, jest, bez kitu. Przygotuj się. Dobra. Naciągnij aż do piersi. Skóra dzika jest gruba. Ale trafiłem go, prawda? Zrobiłem, co kazałeś, a strzała się odbiła. Czy ten dzik był magiczny? Magiczny dzik? A jak uważasz? Nie przypominał dzików, które widywałem. Więc ruszaj za nim. Okej. Jeszcze będzie ulepszyć mu strzały czy coś. Bądź czuły. O! Kolejni ludzie? Coś innego. Że się wchodzi jak cywilizowany ludź, ale... O! Jest... Jest srebro. Niektórzy z nich to te dziwne umarlaki. O! Ptaszek śmieszny. Jest tu też Draugr! Musimy ze sobą walczyć! Lista! Czyli pewnie jak jest takie... O... Czy coś uświetlił? Co się wydawało? Nie. Dobra, tutaj lutujemy, ale to chyba nic... Akurat warf. O! Stoi, a to nie, to ten nasz ziomek. Czy synek, ziomek. Dobra, tu się da wejść na pewno. Jest ten znaczek. Coś będzie wartościowego? O, no kurde. Tak? Było zbyt pewne. A stanu przyszliśmy, dobra. Trzeba się rozglądać właśnie. Nie, to nie jest. Przecież to jest ten lodowy, co się da. Być toporkiem, a to był zwykły. O,
Czekaj, z chata coś jest? Sreberko. Spójrz, przelazł po... Przechodź, młody. Dam radę. Dobra. Łokieć w górę, mocny chwyt, spokojnie. Celność ponad szybkość. O! Dostał dupkę. Nie zgub go. Teraz sam strzelał, a chciałem wycelować, no. O! Dzieci. Chłopcze! Ej. Chłopcze! O! Ateusie! Rozbój stąd? Muszę przyjść ze dźwiękiem. Czekaj na mnie, chłopcze! Gdzie on jest? Ateusie! Słyszę. Ja chyba tutaj. Jednak. Atreusie! O, tu ktoś był. O! Nie wiedziałam, że jest czyjś. Nie jest. To mój przyjaciel. Chłopiec wykonywał moje polecenia. Więc mi pomóż. Przytrzymaj tutaj. Przytrzymaj, wykrwawia się. To już ostatni w tym świecie, a wy do niego... Byliście głodni? Ćwiczyłem strzelanie. Ćwiczyłeś strzelanie? Ćwiczę strzelanie. Jest mi bardzo przykro. Przyciskaj dalej. To moja wina. Powinnam była uważać. Czy on umrze? Nie pozwolę na to. Słuchaj, strzała przecięła mu tętnicę. Znajdź oba końce i przytrzymaj mocno. Co jeszcze te ręka weź? Zacznij od lewej strony. Złap i przytrzymaj. O, trzymam. Teraz prawa strona. Trzymaj mocno. Dobrze. Teraz je ściągnij i złóż razem. Jak ściągnąć? Suna. Tak działa wtedy chirurgia. Jesteś wiedźmą. Nie dokończę tu leczenia. Mój dom jest za tymi drzewami. Zaniesiesz go? No pewnie, że tak. Wezmę plecy. On nie może umrzeć. Dobrze. Na razie nieco się uspokoił. Greida. Tędy. Kurde, ale... Ale byłoby wyżerki. To uratować chciała, bez sensu. Ten łuk jest dla ciebie trochę za duży, co? Zrobiła go dla mnie mama. Mówiła, że do niego dorosnę. Nigdy cię nie widziałam w tych lasach. Mama pewnie za tobą tęskni. Ona... nie żyje. Ale niesiemy jej zadała. Prochy na najwyższą z gór. Prochy? Tego chciała. Chłopcze! Ja... bardzo mi przykro. Ech, klasyk. Klasycznie nie wiedziała, kiedy pytanie zadać, no nie. Dotarliśmy. Mieszkasz w drzewie? Nie wy, tylko pod. Hemile! Spójrz! Kurde. Kurde, to jest jakieś żółwio drzewo. Żółwio drzew. O, takie jedyne to zabiliśmy. Jest przyjazny? Chłopcze. Przysięgam, że nic mu nie grozi. W sumie słodziak trochę. Bo jelonka zabiliśmy, to szkoda. Nic mi nie zrobi. Dobra, dawaj, dawaj tego dzika, niesiemy, niesiemy. O,
Szybko. O. Połóż go w tym miejscu. O, żyga. Co on żyga tak? Przytrzymaj go. Ale żygo. Mieszkasz sama? Tak jest lepiej. Tak, mój ojciec też nie lubi ludzi. Chłopcze. Ale to prawda. Przytrzymaj go, zanim zrobi sobie krzywdę. Chyba chce młody zaswatać ich. Spokojnie. Odpocznij. Potrzebuję dwóch rzeczy. Za domem rośnie czerwony korzeń. Przyniesiesz mi garść? Co jeszcze? Ja. Jaki wzrok. Wiem, że jesteś Bogiem. Nie z tego świata, ale jestem tego pewna. Bo on jest Bogiem. Świadom to sobie. Nie wie, prawda? O twojej naturze. Rany, on jest niepokonany. I o swojej. To nie twoja sprawa. Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi. Zaufaj mi. Wiem. Gdy cię znajdą, a zrobią to, skomplikują ci życie. Chłopiec zażąda prawdy. To będzie mój problem. Cokolwiek skrywasz, nie możesz go chronić po wieczność. Ale masz rację. Może. To nie moja sprawa. Potrzebuję też rzeżuchy. Możesz? Rzeżucha. Rośnie w ogrodzie, ma białe płatki. Wystarczy pęk. Rzeżucha ma białe płatki. Dobrze. Rzeżucha. Chłopa takiego po rzeżuchę wysyła. No nieźle. Nagródek? Tutaj? Tutaj grzybki. O, grzybki halucynki koleżanka hoduje. Gdzie ta rzeżucha? Lubię ją. Wiesz, mieszka pod wielkim żółwiem. Zbyt otwarcie z nią rozmawiasz. Nie wiemy, czy można jej ufać. Nie chciała nas zabić. Jeszcze. Gdzie ta rzeżucha? Nie widzę. Jestem ślepy. Grzybki. Do ogrodzenia. Potrzebuję rzeżuchy. O! To jest rzeżucha? A specjalnie bo nazwane na potrzebę gry, tak, ten kwiatek. Możesz mi pomóc? Nie mogę go wyrwać! Głównie może... O. Może tym. Ups. Upuściłem go? Kiedy goniłeś dzika. Co się ze mną dzieje? Młody, ogarnij się. Gdybym zgubił go... Zgubiłeś go. Kapcioszek. Będę go teraz lepiej pilnował. Koniecznie, ty mały. Skurczybąku. Już dowiedźmy. Bo wejście tutaj. Myślałem, że wejdzie z buta. Z butów jeżdżam. Jednym kopiem wyłamujesz żuchwę? Nie, tak to było. Nie żuchwy. Ściany. Ach, dokładnie tego potrzebuję. To błyszczało. Czyli przeżyje. Tak. Więc wyruszamy. Chwila. Chcę wam podziękować. Ale trafiłeś, akurat kończę. Kończę na dzisiaj. Oho. Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed... tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić. Luina. Okej. Czy on nam pomaga? To jest git. O, jaki słodziaczek. Luina.
Emily. O? Pod domem znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. Okej. Okay. Mamy iść w stronę światła, chociaż zawsze mówię, nie idźcie w stronę światła. Spotkamy się jeszcze? Jeśli będziecie tego chcieli. A teraz ruszajcie. Chodź, chłopcze. Chyba się zakochał młody. Podziemne przejście powinno was skierować... Kompas wiedźmy. Skorzystajcie z łodzi. Ups. Czekaj. Weź to. Ułatwi ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie. No dobra. Zawsze poprowadzi cię do celu. A, to spoko. Taki znacznik w sumie. Co, dobra. Zapisujemy. Kończymy kolejny odcineczek. Co? Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam cię, Plutko.